Chrystus. Umiłowany Kościele naszego Pana Jezusa Chrystusa, niech Pan obdarzy nas pokojem. Moi drodzy, są takie momenty i chwile, jak chociażby dzisiejsze święto, że warto, abyśmy sobie pewne rzeczy, które znamy generalnie, powtórzyli. Przypomnieli sobie pewne prawdy, również prawdy katechizmowe. Myśl tego przysłowa dies repetitio placebo, 10 razy powtórzone zaczyna się podobać. My czasami słyszymy i za każdym razem to samo, kiedy słyszymy, to właściwie słyszymy coś więcej. Więcej rozumiemy, zwracam uwagę na inne rzeczy, sprawy. Chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj odpowiedzieli na dwa pytania. Czym jest sakrament, czy czym są sakramenty? I też takie krótkie pytanie i krótka odpowiedź, to jest to drugie, bo też czasami wiele dyskusji jest na ten temat, dlaczego chrzcimy dzieci? Dlaczego weszła taka praktyka chrzczenia dzieci? Sakramenty święte, mamy ich 7, nie będziemy ich wyliczać, bo gdybyśmy chcieli tak jak poprzednio katechizmowe rzeczy wyliczaliśmy, to byśmy zgodni. A tutaj, w tej nazewnictwie sakramentu, to byśmy mogli się, mógłby powstać chaos, bo chrzest, bierzmowanie. I teraz, którzy mówią Eucharystię, którzy mówią Najświętszy Sakrament, można powiedzieć Komunia Święta, różnie to się powiedzmy, ale to jest i tak wszystko to samo, czyli Najświętsza Ofiara Jezusa Chrystusa, Jego żywa obecność pośród nas. Potem możemy być pokuta albo spowiedź, to też chodzi o ten sam sakrament. Namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo. Moi drodzy, pierwsza rzecz, sakramenty święte ustanowił Jezus Chrystus. Nie ustanowił sakramentów świętych człowiek, żaden papież. Druga rzecz, sakramenty święte to jest to, co mamy najświętszego na ziemi. Nie mamy niczego bardziej świętego jak sakramenty święte, a wśród nich ten największy sakrament, czyli żywa obecność Jezusa Chrystusa pośród nas, Najświętszy sakrament, jak to nazywamy, czyli Komunia Święta, żywa obecność Chrystusa. Kolejna rzecz, że sakramenty święte można powiedzieć, że są taką realizacją postanowienia obietnicy Chrystusa, który mówił przed swoim wniebowstąpieniem do uczniów, którzy chcieli zatrzymać normalne Pana Jezusa, powiedział, ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I to się realizuje w sakramentach. Sakramenty święte, można powiedzieć, to są takie 7 kanałów kontaktu Chrystusa z nami. I jeszcze ważna rzecz, to Chrystus sprawuje sakramenty święte. Gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. Gdy ksiądz odprawia mszę świętą, to Chrystus ją odprawia. Gdy ktoś namaszcza, to Chrystus namaszcza. Gdy biskup bierzmuje, to Chrystus bierzmuje. On jest sprawcą sakramentów świętych, a duchowny ksiądz czy biskup jest tylko pełni rolę i funkcję narzędziową. Jest narzędzie w rękach samego Chrystusa. Więc czym jest sakrament? Sakrament, taka króciutka definicja, którą może też i pamiętamy z katechizmu, z pierwszej Komunii Świętej, jest to widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. Czyli dzieje się coś, co widzimy, co odbierają nasze zmysły i to, co widzimy, czy słyszymy, bo to są słowa, gesty, rzeczy, ten widzialny znak, też osoba, tak? To już mówiliśmy księdza. To, co widzimy, co jest też również, czy słyszymy, informacją. O tym jest informacją o tym, co dzieje się w sposób niewidzialny. Czyli jest widzialny znak, ale dzieje się coś za sprawą łaski Bożej niewidzialnego. To, co słyszymy, co nam jest dla nas informacją o tym, co się stanie się faktycznie, chociaż tego nie zobaczy. I Pan Jezus zaadoptował chrzest na przykład, którego udzielał Jan Chrzciciel, to nie był sakrament. To był pewien obrzęd pokutny, byśmy mogli powiedzieć. Ludzie byli świadomi swoich grzechów i kajali się przed Bogiem właśnie w taki sposób. Tak jak człowiek myje brud swoich rąk wodą, tak ta woda symbolizowała ich pragnienie obmycia, ale wewnętrzne. I Pan Jezus zaadaptował to i powiedział, ja uczynię z tego sakrament. Czyli te pragnienia czystości, oczyszczenia wewnętrznego będzie i wydarzy się w tym sakramencie. Mianowicie
grzech pierworodny zostaje obmyty. Jeżeli człowiek w dorosłym wieku się nawróci, przyjmuje chrzest, to każdy grzech zostaje zgładzony. No i dodatkowo otrzymujemy wiarę, nadzieję i miłość, stajemy się członkami wspólnoty kościoła. Jesteśmy włączeni do kościoła, stajemy się dziećmi Bożymi. Tym widzialnym znakiem w sakramencie Chrztu Świętego jest woda i są słowa. To jest najważniejsza rzecz. Imię wypowiadamy, Anno, ja Ciebie chrzczę, imię Ojca, Syna, Ducha Świętego. I w momencie tym staje się to, czego chce człowiek, albo rodzice chcą za dziecka. To jest ta niewidzialna sfera. Obmycie z grzechu pierworodnego, wiarę otrzymuje i staje się dzieckiem Bożym. To jest, mój drogi, tak jak w sakramencie Eucharystii, niewidzialny znak to jest chleb, wino i słowa konsekracji, przeistoczenia, bierzcie, jedzcie, bierzcie, pijcie. To odbierają nasze zmysły, ale dokonuje się coś, czego nie widzimy i nasze zmysły nie są w stanie odebrać, że to już nie jest prawdziwy chleb. Po tych słowach to już nie jest prawdziwe wino, tylko to jest ciało i krew Chrystusa. To są sakramenty święte. Widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. W 80% ponoć odbieramy wszystko wzrokiem. Najwięcej informacji czerpiemy wzrokiem i zatrzymujemy w sobie, bo te znaki zewnętrzne są bardzo ważne. 20% to jest gdzieś tam z czytania i ze słyszenia. Zapamiętujemy. Dlatego już na tym marginesie powiem, telewizja, która może zrobić, czy w ogóle wszelkie inne media, wiele dobra, może i również człowieka skrzywdzić i skrzywdzić obrazem, sposobem zachowania, sposobem wypowiadania się, już nie chodzi o słowa, tylko chodzi o sam sposób i tak dalej. I to jest sakrament. Chrystus go udziela każdemu. Dlaczego chrzcimy dzieci? Co mi od czasu do czasu powtarzają się, czy tam słyszymy jakieś takie głupie mowy, że to nie, że to powinien człowiek sobie sam wybrać, jak będzie dojrzały, będzie miał 18 lat. Mój drodzy, jest to, że chrzcimy dzieci, jest rzeczą naturalną. Dziecko nie ma pretensji do swojej mamy i taty, że dają jemu swoje nazwisko, że dają jemu swoje obywatelstwo, że dają jemu swój język, czyli rozmawiają z nim w swoim języku, że dziecko dziedziczy pewne cechy po mamie i po tacie, wygląd i tak dalej, zachowania. To również, skoro mama i tata są katolikami, to dziedziczy po nich również wiarę. I to, kim są rodzice. Rodzice dają dziecku to, kim są, z wszystkim. Również z byciem Polakiem i byciem katolikiem. I to jest naturalna rzecz. Czyli to jest pierwsza rzecz, dlaczego chrzcimy dzieci. A druga, może nawet ważniejsza, to jest to, że w dziecku rozpoczyna się życie Boże. Dziecko zostaje dotknięte łaską Bożą. Staje się człowiekiem wierzącym. Staje się dzieckiem Bożym. I tu już ta Boża łaska w tym małym człowieku, ona działa. Chociaż on, ten młody, mały człowieczek, nie jest może tego świadomy, ale już Bóg w nim działa. Więc dobrze się dzieje, że łaska Boża w człowieku działa od początku jego życia. Wyobraźmy sobie dorosłego człowieka, który żyje bez łaski Bożej 18 lat, nagrzeszył i tak dalej. I teraz z całym tym bagażem działania w samotności, bez Boga, bez Jego łaski Bożej przyjmuje chrzest. To rozpoczyna się bardzo poważny proces jego nawrócenia i trudniej jest mu się nawrócić niż człowiekowi, który się pogubi, ale już żył od dzieciństwa łaską Bożą. Także, moi drodzy, problem czasami bywa, czy powodem tego, że dorosły człowiek wyrzuca swoim rodzicom, że został ochrzczony, może wynikać ten wyrzut z tego powodu,
że rodzice dali coś z siebie, uważali, że są katolikami, ale nie pokazali, jak to się je. Jak żyć po katolicku. Jak żyć Bogiem, jak żyć wiarą. Bo jak pokazują, no to wszystko jest w życiu naturalne. Ale jak tylko ochrzczą i jak w ziemię zostawią dziecko odłogiem bez Boga, no to potem ta ziemia zarasta i są pretensje. Amen. Thank you.
Byście sobie długo żyli zdrowi i szczęśliwi.
Jesteśmy wybrani.